Fundacja działa od lat 15. Co roku prowadzimy 25 projektów dla ponad 13 tysięcy osób. Nasza siedziba mieści się na warszawskiej Białęce, ale prowadzimy projekty zarówno lokalne, warszawskie, regionalne, mazowieckie, jak i ogólnopolskie czy międzynarodowe. Wybraliśmy nazwę Ave dla naszej fundacji, bo jest to nawiązanie do starorzymskiego pozdrowienia. Witaj, bądź pozdrowiony, ponieważ jesteśmy otwarci na wszystkich pozytywnie zakręconych i tak samych siebie również określamy. Gdyby w paru słowach powiedzieć, czym się zajmujemy, trzeba byłoby użyć takich pięciu haseł. Kultura, edukacja, kajaki, chór i historia. To chyba tak najlepiej wyraża to, jakie projekty podejmujemy i wszystkie one nie powstały gdzieś przy biurku, nie zostały wydumane, ale są efektem autentycznej potrzeby. W naszych projektach wypełniamy autentyczne nisze. W dziedzinie kultury prowadzimy rozmaite festiwale i konkursy, m.in. jeden z największych w Polsce festiwali seniorskich, Juwenalia III wieku. Co roku od 13 lat na 3 dni do Warszawy zjeżdża kilkaset grup artystycznych seniora, które tańczą, śpiewają, prezentują różne formy artystyczne, literackie i to wielkie święto, które pokazuje, że jesień życia można poprzez sztukę zamieniać w twórczą wiosnę. Organizujemy też konkursy dedykowane księdzu Janowi Twardowskiemu, literacki, recytatorski, fotograficzny, w których bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży. W dziedzinie edukacji prowadzimy Super Budę, czyli Białołęcki Uniwersytet Dzieci i założyliśmy też inne uniwersytety dzieci, m.in. jedyny w Polsce Rerekumkum, Dziecięcy Uniwersytet Muzyczny i Ducha, czyli Dziecięcy Uniwersytet Historyczny skierowany na edukację warsawianistyczną. Co roku od wielu lat prowadzimy również wymiany międzynarodowe młodzieży i organizujemy obozy dla młodych ludzi z Polski, z Ukrainy, z Białorusi, Litwy, Węgier i innych państw, w czasie których zbliżamy młodych ludzi do siebie. Kajaki to bardzo istotny segment naszych działań. Zakochaliśmy się w nich podczas jednego z churalnych wyjazdów i okazało się, że w chórze seniora, który prowadzimy, śpiewa nestorka polskiego kajakarstwa, pani Wanda Gołębiowska, która załatwiła nam pierwsze kajaki, które własnymi rękami wyremontowaliśmy i tak zaczęła się ta niezwykła przygoda. Co roku organizujemy ponad 60 imprez kajakowych dla 5-6 tysięcy ludzi i kajaki są u nas przestrzenią dla osiągania różnych ważnych celów. Między innymi takie nasze sztandarowe programy to Super Chat z Dziadkiem w Kajaku, czyli kajaki międzypokoleniowe, łączące młodych i seniorów, albo Kajakowa Akademia Niepełnosprawnych, która pozwala właśnie korzystać z tej formy rekreacji osobom na wózkach inwalidzkich, albo kajaki ekologiczne, czyli kajakowe pogodowie recyklingowe, albo realizowane również od 15 lat kajakowe obchody rocznicy Powstania Warszawskiego Wisłą przez miasto nieujarzmione, kiedy wypływamy 1 sierpnia na warszawską wodę, żeby uczcić tych, którzy również w wodach Wisły w czasie powstania stracili swoje życie. W naszej fundacji działa również chór Ave, który jest dużo starszy od fundacji i ma prawie 90 lat. Chór stale koncertuje. Obecnie jest to zespół złożony z młodzieży i dorosłych. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt nagród. Wykonaliśmy również wiele autorskich kompozycji, m.in. Jerzego Cembrzyńskiego, które zostały specjalnie dla naszego zespołu napisane. Ale takim niezwykle istotnym obszarem naszych działań jest również lokalna historia, zwłaszcza historia satelitarnych dzielnic warszawskich, Białołęki, Targówka, Pragi. Ta historia mało znana, którą odkrywamy i popularyzujemy. Co roku prowadzimy kilkaset lekcji właśnie z tej lokalnej historii pod hasłem Z Kleksem przez Białękę i Fajerkę pradziadka Franciszka oraz organizujemy wycieczki zabytkowymi autobusami, z których korzysta kilka tysięcy osób. Prowadzimy też zbiórkę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu Tarchomińskim. Organizujemy koncerty okolicznościowe. Wydaliśmy blisko 15 książek o historii Białęki i zrealizowaliśmy 18 wystaw historycznych. I to jest segment, który wciąż się rozwija. Właśnie teraz pracujemy nad audiobookiem dla dzieci o historii Białołęki, a także walczymy o uratowanie niezwykłej kamienicy przy Modlińskiej 257, w której w czasie II wojny światowej Leon Schiller prowadził stały, konspiracyjny teatr, a sztuki te oglądał sam Czesław Miłosz i mówił, że to właśnie tam doświadczył esencji teatru. Mamy nadzieję, że ta kamienica z 1900 roku zostanie uratowana i stanie się takim lokalnym centrum dla wszystkich białołęckich organizacji pozarządowych. Przy fundacji również działa bardzo wielu wolontariuszy, jest ich ponad 70, którzy wspierają wszystkie projekty i Państwo również możecie do świata Ave dołączyć. Bardzo serdecznie zapraszamy. Poszczegóły odsyłam na naszą stronę fundacjaave.pl.